Witajcie. Dziś rozpoczynamy trzecią już edycję podcastów, w których przybliżamy Wam efekty projektów wdrażanych dzięki funduszom europejskim. Tak, od naszej pierwszej relacji minęło już trochę czasu, no i oto mamy trzeci sezon podcastów o funduszach europejskich w województwie lubelskim. Ja nazywam się Rafał Dąbrowski, a ten uroczy głos, który tak pięknie się z Wami przywitał, to Nina, która będzie nam towarzyszyła we wszystkich odcinkach tej serii. Odwiedzając różne zakątki naszego województwa, cały czas obserwujemy, jak wiele się na Lubelszczyźnie zmieniło. Mamy nadzieję, że dzięki naszym audycjom Wy również, drodzy słuchacze, przekonujecie się o tym razem z nami. Gdzie się dziś wybrałeś? Właśnie odwiedzam Wikarówkę w Kazimierzu Dolnym. Miejsce niezwykłe, w którym czas się zatrzymał, by historia mogła zatoczyć koło. Zapowiada się ciekawie. Opowiesz coś więcej? W odnowienie zabytkowego kompleksu składającego się z trzech budynków zaangażowało się Kazimierskie Stowarzyszenie Dobroczynne pod wezwaniem Świętej Anny, kontynuujące tradycję fundacji dla starców i kalek powołanej, uważajcie, w XVI wieku. Nieduży budynek znajdujący się w pobliżu Kazimierskiego Kościoła ma więc niezwykle bogatą historię. Skąd wzięła się nazwa Wikarówka? Nazwa budynku pochodzi od osoby, która przeważnie w nim zamieszkiwała, czyli od wikarego, posługującego w pięknym kościele położonym tuż obok. Kościół, fundacja, kto dziś będzie Twoim przewodnikiem? O niezwykłej historii tego miejsca, trudach renowacji oraz dawnej i dzisiejszej działalności fundacji porozmawiamy z paniami, które zaoferowały się być naszymi przewodniczkami po Wikarówce. Joanna Rządkowska, prezes zarządu Kazimierskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego pod wezwaniem Świętej Anny. Nazywam się Zofia Wiśniewska. Jestem pewien, że nasi słuchacze chcieliby dowiedzieć się czegoś więcej na temat historii Wikarówki. Co więc o niej wiemy? Historia Wikarówki to jest historia Polski od XVI wieku. Jak w Polsce się dobrze powodziło, był rozkwit XVI wiek gospodarczy, to i nasze miasteczko jako główny punkt przeładunku zboża z Ukrainy, z Lubelszczyzny osiągało niesamowite przychody i stąd te wspaniałe zabytki, jakie są w Kazimierzu. Ponieważ w tamtych czasach osobami niepełnosprawnymi i staruszkami zajmował się kościół przy współpracy mieszczan, ludzi, wieśniaków, to tak też było i w Kazimierzu. Powołany do życia ośrodek pod nazwą Fundacja dla Starców i Kalek nagromadził od założenia w XVI wieku do 1954 roku, do ustawy martwej ręki tak zwanej, kiedy zabrali wszystkie dobra kościołowi, około 60-70 hektarów. W XX wieku już państwo polskie, które powstało po I wojnie światowej, przejęło funkcję kościoła opieki nad osobami niepełnosprawnymi i staruszkami. W przypadku Kazimierza fundacja istniała cały czas do 1954 roku. Całe to gospodarstwo przejęło państwo, gmina, ale Kazimierzacy też się bardzo starali o to. Pisali w 1956 roku, jest taka lista Rady Parafialnej. 1956 rok to był też czasy takie, że tak powiem, stalinowskie. Pisali do Lubelskiej Rady Wojewódzkiej, że nie mają co z tymi staruszkami zrobić. No ale niestety historii się nie dało cofnąć. Po upadku komuny były starania o przejęcie tego już nie tyle majątku, co tak zwanej resztówki po Fundacji Świętej Anny, bo jak był jakiś duży majątek, coś tam z niego zostało, to się nazywało to resztówką. No i my, żeby zachować tą tradycję i żeby pamięć nie zginęła od działalności tej fundacji, zaczęliśmy starania. Kupiliśmy tą wikarówkę za 1%. Wikarówka przeszła na własność stowarzyszenia i wtedy zaczęliśmy, jak mieliśmy już własność, zaczęliśmy starania w Urzędzie Marszałkowskim o dofinansowanie. Czy można powiedzieć, że obecna działalność fundacji w Wikarówce jest pewnego rodzaju kontynuacją tej sprzed kilku wieków, a dokładniej z XVI wieku, prowadzonej na terenie tak zwanego szpitala? Kazimierskie Stowarzyszenie kontynuuje działalność fundacji dla starców i kalek i stąd przeznaczenie wikarówki dla osób potrzebujących, dla osób starszych, dla osób niepełnosprawnych. Oprócz budynku wikarówki do fundacji należał szpital Świętego Łazarza, który pełnił funkcję przytułku. Były miejsca dla sześciorga osób, trzy miejsca dla kobiet i trzy dla mężczyzn. Chcemy wypełnić testament naszych przodków, bo Fundacja Świętej Anny została właśnie do tego celu powołana, a powstałe stowarzyszenie kontynuuje tę działalność. Burzliwa jest bez wątpienia historia Kazimierza i zlokalizowanej w nim Wikarówki. Ta historia to ogień i woda. Proszę powiedzieć, jaki wpływ miały te dwa żywioły na miejsce, w którym się znajdujemy. Pożary, proszę pana, były zawsze jak były pożary w Kazimierzu.
najazd szwedzki. Przyszedł Chmielnicki. No i był Kazimierz złupiony. Jesienią 2019 roku rozpoczęły się prace budowlane na terenie Wikarówki. Panowie, którzy tu przygotowywali plac pod budowę, żeby postawić fundamenty, musieli się dokopać do twojego gruntu. Kopali i nie mogli się dokopać. Ale ksiądz tu przyszedł też z pomocą i wyjaśnił, że na starych jakichś rycinach jest właśnie to miejsce, gdzie jest ta Wikarówka, że tam sobie gąski kaczki pływają. To znaczy, że był jakiś staw. A poza tym Wisła podniosła swoje koryto. Oddanie budynku nastąpiło 30 listopada 2021 roku. Skąd wziął się pomysł, by odnowione budynki przeznaczyć między innymi na potrzeby osób z niepełnosprawnościami? Bo zależy nam, aby osoby starsze, osoby niepełnosprawne nie pozostawały wykluczone, aby miały swoje miejsce, do którego będą przychodzić. I to jest właśnie istota tej naszej działalności, a jednocześnie cieszymy się, że po wielu latach Wikarówka jest i Wikarówka będzie służyła ludziom starszym, niepełnosprawnym, potrzebującym. Jakiej pomocy mogą spodziewać się te osoby w Wikarówce? W chwili obecnej działa świetlica dla seniorów. Prowadzone są warsztaty nauki rysunku i malarstwa, warsztaty kulinarne, warsztaty manualne. Prowadzimy również świetlice dla dzieci i młodzieży. Oprócz tego prowadzone są przez podmioty z zewnątrz warsztaty. Na przykład niedawno odbyły się warsztaty kulinarne prowadzone przez lokalną grupę działania Zielony Pierścień. Cały czas budynek jest udostępniany. Przychodzą tutaj osoby starsze. Dobrze, że mogą się spotykać, że mają godne, naprawdę godne warunki, aby tutaj przebywać. Zbierając materiały do dzisiejszej rozmowy, uzyskałem informację, że w Kazimierzu jest deficyt miejsc dla osób starszych i niepełnosprawnych i to właśnie Państwo wypełniacie taką lukę. Tak, bo najczęściej te osoby dojeżdżają do Puław, także na terenie Kazimierza, a wiemy, że jest takie zapotrzebowanie, nie było miejsca, gdzie osoby niepełnosprawne, osoby starsze mogłyby spotykać się, mogłyby mieć swoje miejsce. Wikarówka w ostatnim czasie podobno pomaga także uchodźcom z Ukrainy. W jaki sposób? Przeprowadziliśmy zbiórkę artykułów higienicznych i sanitarnych do świetlicy prowadzonej przez stowarzyszenie. Będą mogły również uczęszczać dzieci z Ukrainy. W sobotę odbywają się nabożeństwa prawosławne w kościele świętej Anny. Wikarówka jest udostępniona dla osób, które uczestniczą w tych nabożeństwach. Wikarówka istnieje od wieków, ale w obecnym kształcie działa od niedawna. A jakie są plany na przyszłość? Docelowo staramy się, aby tutaj w Wikarówce powstał środowiskowy dom samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu średnim. I taki wniosek Urząd Miasta już złożył. Czekamy na decyzję, na rozstrzygnięcie. Czy odbudowanie Wikarówki i kontynuacja tradycji Kazimierskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego pod wezwaniem Świętej Anny byłyby możliwe bez środków uzyskanych z funduszy europejskich? No myślę, żeby to było niemożliwe. Dzięki tym funduszom mogliśmy odbudować, zrekonstruować Wikarówkę. Otrzymaliśmy ponad 7 200 000, z czego tych funduszy europejskich ponad 5 milionów. To są sumy ogromne, raczej no nie do zdobycia w inny sposób. Bardzo dziękuję Paniom za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję za rozmowę. Wikarówka, chociaż przez wieki mocno zniszczona, nigdy nie została do końca zapomniana. To także wielka zasługa księdza Tomasza Lewniewskiego, który, choć nie był dzisiaj z nami, jest jedną z kluczowych postaci w całej tej historii. Oprócz księdza, także szereg innych osób swoim uporem i chęcią ponownego niesienia pomocy w tym właśnie miejscu udowodnił, że przy odpowiednim wsparciu możemy więcej. Przy wsparciu funduszy europejskich. Życzymy Wam, drodzy słuchacze, podobnej siły i wiary. Pamiętajcie, że dzięki środkom unijnym i determinacji w działaniu możemy więcej. Dziękujemy za dziś. Myślę, że historia Wikarówki wiele nas nauczyła i część słuchaczy zachęciła do tego, by poznawać lepiej okolice, w której mieszkamy i przywracać jej dawną świetność. Na zakończenie, jak zwykle zachęcamy do śledzenia strony www.rpolubelskie.pl oraz zapraszamy do słuchania naszych kolejnych audycji o lubelskich funduszach europejskich. Do usłyszenia wkrótce. Rafał Dąbrowski, kłaniam się nisko.